Samolot zmienia kurs. Powód? Kłótnia pasażerów o siedzenie. Historie o samolotach zmieniających kurs z powodu zbyt nisko pochylonego siedzenia robią się powoli nudne. Wściekła pasażerka Delta Airlines podczas lotu z Nowego Jorku do Palm Beach to ostatnia osoba, która spowodowała wystarczająco dużo kłopotów na pokładzie samolotu, by ten zmienił kurs. Amy Karen Fine miała w planie chwilę się zdrzemnąć, podczas gdy kobieta przed nią postanowiła opuścić siedzenie fotela. Kobiecie nic się nie stało, ale widocznie musiało ją to zaboleć, bo ta 32-latka zaczęła krzyczeć, przeklinać i zażądała, by samolot natychmiast wylądował. Tak też się stało. Samolot wylądował w Jacksonville i kobieta została zabrana przez policję. To trzeci tego typu incydent w USA w przeciągu ostatnich 9 dni.